Witam serdecznie na kanale Między Seriami. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym przypomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Letyshops. Firma Letyshops zajmuje się cashbackami. Słuchajcie, nowy rok, nowe promocje, nowe gorące cashbacki. A jak uruchomić taki cashback? Nic prostszego. Wchodzimy w aplikację Letyshops. Szukamy sobie Modivo. Mam 9% cashbacku. Przechodzimy do sklepu. I cyk, cashback aktywowany. Ja sobie chciałem kupić jakąś koszulkę, więc wchodzimy w mężczyznę. Mamy koszulkę Adidasa i oznacza nam to tyle, że ze 130 zł 9% cashbacku wraca do Was, także nic prostszego. Pamiętajcie, że jeżeli skorzystacie z linku w opisie, pomagacie w rozwoju naszego kanału i dzięki Wam możemy odwiedzać coraz dalszych gości i robić coraz ciekawsze materiały. Dziękuję i zapraszam na materiał. Siemanko, witam Państwa w kolejnym odcinku Między Seriami. Dzisiejszy gość, jak zwykle gość wyjątkowy, czyli Nikola Milanowicz. Witam, szanowanie. Nikola, bez ogródek zaczynamy pierwsze pytanie. Kanał na poważnie robiony, więc poważne tematy. Powiedz mi, skąd się wziąłeś w Polsce? Bo jesteś z pochodzenia Serbem. Tak, jestem pochodzenia z Serbem. Mama jest Polką, tata jest Serbem. No i w 99 przyjechałem do Polski. Ale czemu akurat do Polski? Czemu do Polski? Wiesz co, zawsze, znaczy, przyjeżdżaliśmy tu na wakacje, na ferie. Tutaj z mama nas te zabierała. I mi się spodobało. Wiadomo, że tam sytuacja też trochę była nieciekawa na Bałkanach. Miałem, wiadomo, dzieciństwo i miałem takie nieciekawe, wiadomo, że tak powiem, dzieciństwo wojny było. I przyjechałem tutaj, troszeczkę się jakby, żeby ta sytuacja się uspokoiła. Jako dzieciak też byłem trochę, tak powiem, trudna młodzież. Wiadomo, że wtedy w latach tych 90. na Bałkanach cały się działo. Dostęp do broni, u nas w każdym, w Serbii, każdy miał broń w domu. I nieciekawe czasy były i akurat była możliwość, żebym przyjechał. Przyjechałem, miałem przyjechać na 2 miesiące, zostałem już 20 lat. Jak jest Twoje takie najczarniejsze wspomnienie, jeżeli chodzi o Serbię w tamtych czasach? Najczarniejsze spotkanie... Najczarniejsze takie wspomnienie, wiesz, wspomnienie takie jak, dla Ciebie, jak wszedłem do bunkru i widziałem trzech sąsiadów, jakby leżą trupy, rozerwany jakby tutaj od bomby, bo tam bomba ich trafiła i po prostu, no tak widziałem, jakby głowa gdzieś indziej była, ręka gdzieś indziej, noga gdzieś indziej i to tak do dzisiaj mi to zostało. I zabójstwo, które byłem w lokalu obok, tam zabili jakiegoś chłopaka obok mnie, gdzie byłem świadkiem jakby zabójstwa. No. Znaczy świadkiem, widziałem to, nie byłem świadkiem, tylko widziałem po prostu zabójstwo na moich oczach. No niestety w tych latach 90. to miałem wtedy 16 lat, jak to widziałem. A powiedz mi, no jeżeli ta cała, wiesz, ta sytuacja tu w Europie zaczęła się zmieniać, jeżeli chodzi teraz o, ten konflikt ukraińsko-rosyjski, jak widziałeś tam, co się zaczyna dziać i taka się zrobiła panika, że do Polski może przyjść wojna, nie bałeś się trochę, że to wszystko, co było w Serbii, może teraz tutaj do nas wrócić? Trochę czasy się zmieniły, troszeczkę jakby, jak wiadomo, że Polska teraz jest NATO i że troszeczkę jakby ma zaplecze jakieś, tak? Myślę, że Rosja bardziej chodzi tylko o Ukrainie. Ale mi wspomnienia wracały, Zresztą jak przyjechałem do Tomaszowa, mieszkałem w Tomaszowie, do Tomaszowa i tam mieszkałem, bo to mama z Tomaszowa Mazowieckiego pochodzi. Mieszkaliśmy tam i tam jest blisko baza wojenna i tam czasami mają ćwiczenia. I właśnie było słychać samoloty, helikoptery. I ja na przykład w nocy się chowałem do piwnicy, bo myślałem, że to nalot jest. Mimo, że już byłem w Polsce, bezpiecznie i tak dalej. No to już myślałem, że naloty są, słysząc samolot, tak? Bo tam, mówię, blisko mieszkamy właśnie bazy wojskowej w Tomaszowie. Czyli ta wojna na tobie jakieś piętno na pewno też odcisnęła, nie? Tak. Wojna została w pamięci, no zostanie do końca życia. Myślę, że każdy, kto był i wojny, i bombardowanie, kto przeżył, no to myślę, że do końca życia zostaje. Niestety trauma, ale da się z tym żyć. Dobra, wróćmy do początku. Przyjeżdżasz do Polski, masz lat? 19? 19. To zaczynasz robić? Jakie są twoje Zaczynam plany? Robić. Na początku uczę się trochę, szlifuję język polski. Później pracuję na budowie. Przepraszam, że przerwę, bo w domu totalnie po polsku nie mówiliście tam nic. Mówiliśmy trochę, tak coś tam mówiliśmy, ale to wiadomo, że było takie dzień dobry, dziękuję, do widzenia i tak dalej. Tu na ferie przyjeżdżam, czy na wakacje. No z tymi największa nauka była właśnie rozmawianie z rodziną, ze znajomymi z Polski i tak dalej. Często przyjeżdżaliśmy, bo dla nas jakby tutaj Polska była właśnie, wow, mama jest Polką, było fajnie. Leczkolwiek w latach 90., 80. Serbia jednak znowu była Ameryka dla Polski, tak? Teraz trochę się zmieniło. No i przyjechałem tutaj i tutaj pracowałem jako pracownik gospodarczy w hotelu za 3 zł na godzinę. Jeszcze do dzisiaj pamiętam, w 99 roku za 3 zł.
i stałem na bramce w takiej miejscowości Gorzkowice. No dobra, a skąd wziąłeś na tej bramce? A taki DJ, zapoznałem takiego DJ-a właśnie w Tomaszowie. Ja mówię, że tam trenuję, ja mówię, tak, judo trenuję i tak dalej. Właśnie o to chciałem zapytać. A właśnie, właśnie to jest tak, że ten DJ był nauczycielem WF-u w szkole, gdzie moja mama chodziła do szkoły podstawowej. Iśmy tam właśnie się poznali, jakieś, mama pojechała do szkoły jej, co ona chodziła, znała pani dyrektor, nową pani dyrektor, jak ona chodziła. Mówi, że słuchaj, bo mam syna, przyjechał z wojny. On mówi, no co syn potrafi, bo mama mi szukała pracy. No mówi, no judo. On mówi, no może z ciakami pracować judo. Ale jeszcze nie miałem papiery instruktorskie judo, to robiłem to charytatywnie, gdzieś tam pokazywałem jakieś tam jak rzuty, nie rzuty. No to te dzieciaki były bardzo zadowolone, bo jakby tutaj przyjechał Serb z wojny i jeszcze właśnie im pokazuje jakieś tam ten. I tam był nauczyciel WF-u, Maciek Winnik się nazywał. I on mówi, słuchaj, ja gram po dyskotekach wiejskich, czy nie chcę stanąć na bramce. Bo wtedy miałem 90 kilo, wyrzeźbiony byłem. No wyglądałem prawie jak, no nie aż tak ty, ale prawie jak ty wyglądałem. Taki byłem trochę zadziorny. No i to on mówi, czy nie chcę stanąć. I no piątek, sobotę jeździłem na bramce, a w tygodniu pracowałem jako pracownik gospodarczy w hotelu. Lecz później hotel, jak parę razy gdzieś tam coś mi było, tam pomagałem, bo tam też jakaś tam była... tak zwane security, gdzieś tam pomagałem komuś i później po prostu zrezygnowałem z hotelu, tylko na bramce stałem i później przyjechałem do Łodzi. No właśnie, przyjeżdżasz do Łodzi, masz lat? Lat 19. No cały czas? Cały czas 19, bo to było lato, no 20 można powiedzieć, bo to było grudzień, styczeń już przyjeżdżałem. Aha. Tak w tym 2000, nie, przepraszam, 2000, styczeń już przyjechałem do Łodzi. Tutaj był klub sportowy Gwardia. I na tej gwardii sobie trenowałem judo, tam mnie przyjęli, tam zrobiłem papiery trenerskie, szkoliłem właśnie dzieciaków w gwardii. No i tak się zaczęło jakby tutaj. No i tutaj mnie jakby tutaj gdzieś zapowiadomo, że czy na tej macie się pozna różnych ludzi. Wzięli mnie chłopaki na bramce, no i do dzisiaj. No mówię, nie bez przyczyny nagrywamy w barze, no bo z tym się tak najbardziej gdzieś na twoja postać kojarzy, prawda? Tak. No 20 lat już na bramkach stoję, no także... teraz prowadzisz swoją firmę. Tak, teraz prowadzę swoją firmę, a wcześniej pracowałem u kogoś, długo pracowałem u kogoś. Teraz mam tak możliwość, że mam swoją firmę. Jakby tutaj obstawiamy jakby nie tylko lokale nocne, ale dziennie tak samo, jakieś obiekty, nieobiekty. Też ochraniamy, tak powiem. Nie? Miałeś jakieś takie drastyczne przypadki na tych bramkach? No różnie było, różnie było. Na tych bramkach wiadomo, że tu... Teraz troszeczkę jakby to się ustabilizowało, ale wcześniej no to była taka sytuacja, że, znaczy taka akurat sytuacja była, że gościu na mnie ruszył, ja się odsunąłem, gość upadł, dużą barierkę i w tym momencie jakby dobrze, ten akurat dobrze, że były kamery, to akurat się uratowałem tymi kamerami, że gościu po prostu ledwo przeżył, ale widok jakby on leżał i krył z tyłu, bo tak upadł do tyłu, bo on tam chciał się szarpnąć, ja się przesunąłem i upadł do tyłu. I krew leciała właśnie z tyłu i wyszła w tym momencie jego żona, wychodząc z kibla, widziała chłopa jak leży, krwią do tyłu. Zabiłeś go, jesteś mordercą i tak dalej, a się okazuje, że dobrze mówię, kamery mnie uratowały w tym przypadku. Ale różnym takim przypadku było, że gdzieś tam, wtedy ważyłem 90 kilo i musiałem się tak powiem napierdzielać, żeby po prostu udowodnić, tak powiem tak. A teraz jak znowu podchodzę, ważę 140 kilo, to ludzie tak patrzą, o, duży chłopak, nie robimy awantury, no nie? No to, czy ty wiesz, teraz też ludzie trochę na ciebie podchodzą, bo też można, znaczy można, no jesteś osobą gdzieś publiczną, więc też na ciebie trochę na ciebie patrzą, przychodzą, zdjęcia sobie robią, nie wiem. Tak, ale tylko teraz jest ten problem, że ludzie patrzą na mnie i teraz nie wiem, czy on chce coś do mnie. No ale to ja mam po to prostu samo, to jest, tak. I czy po prostu chce ze mną zdjęcia, a w większości chcą zdjęcia, tak? I tak patrzę, patrzy się na mnie tak, że tam, tak trochę powiem krzywo, a tu nagle patrzysz, nie no, a tu pan Nikola, a tu mogę zdjęcie. I taki duży chłopak, no ostatnio na stacji nawet stoi, tak czułem na gościa oddech. Co razem byliśmy, też mieliśmy taką sytuację. A panie? Też mieliśmy sytuację, no. Ale też tutaj mówię, i tak czuję, i tak mówię, o kurczę, znowu awantura na stacji. No, parę razy miałem awanturę na stacji, patrzę, jak gość mówi, i taki, ty jesteś ten Nikola, mogę z tobą brać się tym, czy zrobić? A syna mi pozdrowisz? To jest fajnie, że takie duże chłopy czasami podchodzą tak. I tak, no, ale mówię, jest taki teraz moment, że nie wiadomo, czy
Coś chcecie zrobić? Chcecie zaczepić awanturę? Czy chce po prostu właśnie zdjęcia albo pogadać, co i bo ta twoja popularność tak naprawdę ona stosunkowo niedawno wybucha, no bo to się wszystko zaczęło tej walki z Mariuszem Budzianowskim. W ogóle skąd ty się tam wziąłeś w tej walce? Jak oni do ciebie zadzwonili? Jak ta sytuacja wyglądała? Wiesz co? Nie no, wcześniej też ludzie znali przez Gortata Marcina, bo tam ale kojarzyli. Ale nie było tak dużo. Ale nie było aż tak dużo. No to się właśnie w tym roku, co zacząłem właśnie, co miałem walkę z Budzianowskim, też zacząłem współpracować z Fejmem, tak? Mhm. Właśnie, sprawdzę ci przerwę. Dużo ludzi też myli, bo chciałbym jeszcze jaka sprawa. Myślisz, że jesteś, ta popularność wybuchła ci dlatego, że walczyłeś z Pudzianem, czy dlatego, że się kojarzy o Fejmie? To się w ciągu tego bodyguardem. Bodyguardem, To się złożyło razem, bo tydzień wcześniej walczyłem na przykład, walczyłem z Pudzianowskim i na tym samym pomieszczeniu hotelu później właśnie stałem na Fejmie, za dużo mniejsze pieniądze tam i tak dalej, i tak stoję. I w tym momencie akurat tak uświadomiłem sobie, o kurczę, mówię, ale to życie jest takie obrotne, że... Przewrotne, jeszcze szuczę polskiego. Przewrotne, że tydzień temu gdzieś tu walczyłem z najsilniejszym człowiekiem świata, a później gdzieś tam pracuję jako tak pracownik, w sensie pracownik, który tam, mówię, no stoi. A później się okazuje, że ludzie zaczęli mnie poznawać sami sobie, tak? To nie jest tak, że... Znaczy ludzie mnie kojarzyli, tylko nie aż tak, jak ty dobrze powiedziałeś, że nie aż tak mnie kojarzyli. Z drugiej strony, ja też jestem otwarty do ludzi. Zresztą jak widzicie, jak się poznaliśmy, że ja po prostu tutaj jakby jestem otwarty, nie jestem zamknięty. No to jest prawda, ale na przykład nie bałeś się tego, że ta popularność ci wybucha i na przykład te bramki mogą przez to skończyć? Nie, właśnie jest odwrotnie, że ludzie mnie poznają i mówią, już mnie nie kojarzą z tylko bramę, tylko z innych ludzi i ci właściciele lokalu to mówią, o fajnie, wspieramy cię i tak dalej. To jest fajnie, że mam takich ludzi. Parę lat temu miałem taką szybką sytuację i że wtedy ludzie jakby mnie wspierali, wtedy widziałem, że... Jaką sytuację? No to jest doskonale poważne, fajnie byś to powiedział, nie? No słuchaj, no miałem taką szybką sytuację w 2011 roku, gdzie zostałem przymknięty na 72 godziny. I po prostu jakby wychodząc, jakby tak powiem, z dołka, to dużo ludzi, wtedy widziałem, że dużo ludzi mnie wspiera, tak? Że to nie są tylko klienci moich restauracji, że o, co się z tobą stało, nawet jakbyś ty nie był tutaj z nami, to byśmy ci wspierali ciebie, twoją rodzinę i tak dalej. Fajne i wtedy mimo. Zauważyłem właśnie, że oni chcą jakby dalej ze mną współpracować. Nikt ze mną nie zrezygnował, jak miałem tą szybką sytuację. Znaczy, nie była przykład sytuacja, tylko życiowa sytuacja. Życiowa sytuacja, gdzie mówię, no gdzieś tam zostałem pomówiony, zostałem wypuszczony jakby z tak zwanego dołka i się okazuje, że jakby umożliwili tą sprawę, że to nie jest tak, jak ktoś tam mówił coś, tak? Mhm. I w tych momentach widziałem, że ludzie są za mną, tak? Wracając do tematu walki, w KSW często jeżdżę na narożniku, jestem moich kolegów, mimo że mówię, gdzieś tam trenujemy sam, więc po prostu nie trenuję to zawodowo, trenowałem po prostu tak dla siebie. Wiesz, ale dziwnie to, że na przykład KSW ma jednak tam, przepraszam, ma tam kilku mocnych zawodników, którzy mogli zastąpić kontuzjowanego wtedy bombardiera, bo to Michał Andryszak na przykład, pamiętam, że był też jakiś Norwek brany pod uwagę, który miał stoczyć walkę. Norwek odmówił aha, o 19. A jednak byłeś to ty, nie? Norwek odmówił o 19, walka się musiała odbyć, tak? Ja też nie byłem trochę może na początku za tym, bo kurczę, no moje obietnice MMA nie były aż takie, żeby zawalczyć z Pudzianem, tak? No nie ma tutaj ukrywać. Ja chodziłem, no gdzieś tam jako amatorską walkę miałem w Serbii, całe życie judo trenuję i to nie jest tak, że ja po prostu chciałem też do końca, ale znowuż pojawiło się pytanie w mojej głowie, czemu nie? Znaczy pytanie, po prostu czemu nie? No spróbuję sobie, tak? Na głębokie wody zostałem wrzucony. To jest tak, przed walką z Martellą i Pudzianem, a co tam Pudzian, grubasek, co tam się rusza, co trenuje. Ale po walce z Martellą, jak Martellę zgasił, to już tak ludzie nie mówią, tak? Mhm. Do mnie ludzie w wiadomości pisali, co ty dałeś za walkę i tak dalej. Ale wtedy była pandemia, ja nie trenowałem, ani treningu. I ten stres, jak się wychodzi, ludzie myślą, sam walczyłeś dwa razy, sam wiedziałeś, jaki na pierwsza walka, jak stres, wychodzisz, kamery, światło właśnie. To nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że wychodzisz. Ja walczyłem sam ze sobą najpierw i tak naprawdę nie chciałem się właśnie bić z Pudzianem. Właśnie powiedziałem, że ma ciężką rękę i że mnie zdejmie szybko,
A ja mówię, tym bardziej, że dzień wcześniej, do 5 rano siedziałem w knajpie, myśmy sobie... Nie, takie było pytanie. Skąd oni do Ciebie zadzwonili? Skąd oni zadzwonili? Nie. Ja oni właśnie nie zadzwonili. To nie jest tak, że szedłem na kebab i Martin zadzwonił, Nikola chce żywać. Nie. To było tak, że ja szedłem na narożnika, miałem być u Darka Stosicia i Savo Lazić. I oni chodzili po hotelu i szukali już kogoś, już tak trochę szukali. Czyli oni chodzili po hotelu i szukali zawodnika dla Pudziana? No już taka sytuacja była, że już tak o 18 to już musieli kogo znaleźć. Totalnie chyba tego nie mówiłeś wcześniej, mi się wydaje, że nie. Nie. Oni chodzili. Ja jestem w szoku, może gdzieś to powiedziałeś, ja po prostu nie oglądałem, ale no nie. Od ciebie słyszę to pierwszy raz takie coś. Oni szukali, że oni tak w ten sposób poszukiwali zawodnika. Tak, oni już byli w takim, no tam dużo. To jest tak, oni może kogo znaleźli, ale Pudzian nie chciał. Miał Aha. prawo do tego, bo on był, jemu się przeciwnik nie stawił, znaczy tam miał jakby tutaj. Wyrostkiem, tak, problem, to miał takiego prawa, że po prostu, słuchajcie, ja nie chcę po prostu z tym i z tym. Miał takie prawo, no bo przygotował się pod Bombardiera, tak. To też dziwna sytuacja, na drugi dzień Bombardier w hotelu siedzi i pije sobie kawkę, tak. To też trochę było dziwne. Nie wiem, czy on po prostu rzeczywiście nie miał tak powiązanej sraczki, że po prostu nie chciał wyjść. I ja po prostu, do mnie zadzwonił w hotelu Iwan Dijakowicz i mówi, gdzie jesteś? Ja mówię, hotelu. Mówi, słuchaj, jest taka, Iwan Dijakowicz to jest menadżer Soldicia, który też pochodzi z Bałkanów i się znamy z różnych rzeczy, tak jakby z MMA, prywatnie się znamy i zresztą w Niemczech też byłem u niego wcześniej, w innych jakby w interesach i tu się okazuje, że Iwan mnie pyta, czy słuchaj, nie chcę zobaczyć z Pudzianem, a wiem, że on jest jajcarz. Ja mówię, dobra, nie, a dzień wcześniej właśnie siedzieliśmy w knajpie, wieczorem właśnie on z nami siedział i ja mówię, słuchaj, nie róbcie sobie jaj, mówię, no nie. I się rozłączyłem, bo akurat tam to leciło, bo i on patrzcie dzwoni i mówi, słuchaj, naprawdę, czy chcesz walczyć z Pudzianem? Mówi, co ci zależy? Mówi, chłopie, dostaniesz dobre pieniądze, umie się bić, mówi, wychodzi, bij się. Tylko mówię, nie idź nam, no, od razu mi powiedział, nie idź nim na wymianę, bo cię zdejmie, ma ciężkie ręce, ty jesteś bardziej judoką, spróbuj go przewrócić, tak? I ja mówię, o kurczę. Ja mówię, ile dają? Mówię, 100 dają? Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, ile dostaję, mówię, on mówi, no dogadamy się. Ja mówię, okej, nie ma problemu. Jak powiedziałem, okej, mówię, kurna, co ja zrobiłem, no nie, właśnie podpisałem kontrakt z KSW. Poszedł do mnie później Lewandowski w korytarzu, mówię, chodź Nikola, musimy porozmawiać. Ja mówię, no dobra, porozmawiamy. Mówię, słuchaj, no, chcesz zawalczyć? Mówię, chcę zawalczyć. No i dogadaliśmy się jakby tutaj, tam wiadomo, że papierki, nie papierki, na szybko. I to właśnie fajnie było, śmiesznie, że strój właśnie na mnie, no, mówię, też to ważyłem nawet trochę więcej niż teraz. Żeby to wszystko, zdjęcia, nie zdjęcia, ja jeszcze tutaj mówię, nie byłem przygotowany na to wszystko, bo to myślałem, że trzeba wyjść do walki, a to się okazuje, że trzeba zdjęcia, jakiś wywiad szybki. Te wszystkie przygotowania, to wszystko mnie trochę stres zjadł, tak? Później tak przemyślałem i później, a telefon, jak wyszło właśnie informacja, że ten, to normalnie musiałem włączyć telefon, bo tyle ludzi, nagle tyle znajomych, do czego trzeba dzwonić. A dużo ludzi też myślało, że to hejt jest jakiś, że ludzie żartują, że ktoś tam zrobił grafikę i tak dalej, no bo ludzie wiedzą, że ja byłem blisko KSW, tak, że naprawdę ja w Zagrzebie jak było KSW, byłem u trzech chłopaków w narożnikach, gdzieś tam się kręciłem, czy z Gortatem jechałem na KSW, ale to wszystko właśnie gdzieś z boku stałem, a tu nagle się stawiasz, dostajesz szansę. Myślę, że tą każdą szansę by każdy wykorzystał, obecnie czy ktoś walczył, nie walczył, kurczę, no masz, nagle przyjeżdża chłopak z Serbii, który gdzieś tam pracował 3 zł za godzinę i tu nagle jest jakby walka wieczorów w KSW, także myślę, marzenie wielu chłopców tak naprawdę. To jest marzenie, ja szanuję tych chłopaków, co codziennie trenują i tak dalej, to nie ma nic, że mówią, a co, to nic nie trenuje i tak dalej. Ale ta sytuacja zmusiła KSW, bo walka się musiała odbyć, bo tak to by milionowe szkodowanie płaciło Posatowi i Posat by, no tak i tak się stali z Posatem, ale wiem, żeby dużą karę zapłacili jakby tutaj. Tu i tak naprawdę oni myśleli, że ja zrobię jakąś niespodziankę, bo wiadomo, że ja nic nie miałem do stracenia. Co miałem do stracenia? Nic. No nic. Ja bym nawet jakby powiedzieli za darmo, chcesz wyjść, ja bym wyszedł. Bo to jest jakby same jakby wychodzenie walka wieczoru. I tak naprawdę, jak ja mówię, niektórzy trenują przed walką, niektórzy po walce. Ja jestem z tych osób, że miałem właśnie walkę i dopiero zacząłem trenować MMA. Znaczy nie, że nie trenowałem w ogóle, tak, trenowałem, ale to nie było tak aż na taki skali, żeby się bić w walce wieczorów w KSW, tak?
powiedzmy, wracając do tych Free Fightów, tak naprawdę w świecie Free Fightów jesteś od samego początku. Jako, pracowałeś w FMA, odkąd to powstało, tak? Tak, tak. Tak, tylko szczerze powiedzmy, bo to jest szczery kanał, wiesz, to są naprawdę poważne rozmowy, tylko chciałbym się zrobić takie szczere zdanie na ten temat, chyba nigdy szczerze ktoś Cię o to pytał. Jakie Ty w ogóle masz zdanie o Free Fightach? Jakie mam zdanie o Free Fighter? Tylko tak szczerze, bo szczerze. Kupę ludzi wiem, że tam poznałeś, z wieloma ludźmi się tam przyjaźnisz, niektórych lubisz, niektórych nie lubisz. I takie Twoje zdanie, bo każdego tak naprawdę gościa to pyta. To znaczy, to nie jest wina tych ludzi, co tam walczą, tylko to jest wina społeczeństwa, że to ogląda. Czyli Twoje zdanie jest, mówisz, że to jest negatywne? Nie negatywne, tylko że widzisz, to jest dużo ludzi mówi, że nie, jest pozytywne. Czemu jest pozytywne? Bo jednak jest to sport, tak? Oni ci jakby youtuberzy i influencerzy gdzieś tam też muszą trenować. Rzadko kto tam wychodzi bez przygotowania, tak? I poznają, to oni się podoba to, że ci influencerzy widzą, że sport nie jest tak, jak oni myślą, że oni siedzą jak na kanapie i myślą czy tam przy komputerach, a ja bym tak i tak zrobił. Widzą, że też trzeba zapierniczać na macie, tak? Czy tam na siłowni, czy jakieś tam inne jakby rzeczy na siłowni robić. Ale tu jest tak, że oni. Wiesz, ja myślę, że to jest potrzebne i niepotrzebne. Mhm. Potrzebne jest to, jest jakaś granica, wiadomo, że bez wyzywania, bez jakichś tam cweli, nie cweli i tak dalej. A ta granica twoim zdaniem kiedy została przekroczona? Jak jest rodzina już, jak jest rodzina. Zresztą wtedy jak Murawski to właśnie o rodzinie, zaczął wspominać rodzinę, o tak dalej, tu już jest granica, tu już jest i wyzywanie jakichś cweli, frajerów i tak dalej. No to tego nie powinno być, bo słowo frajer, wiadomo, w innym świecie dużo znaczy negatywny i tak dalej. Oni się wyzywają frajera, a później gdzieś tam widzę razem. Ale nie uważasz, że oni sobie sami się do tego świata trochę przypisują, ci ludzie, niektórzy? No tak, no nie, no niektórzy tak. Tak naprawdę nigdy w tym świecie nie byli, a sami szukają jakby drogi do tego świata. No szukają, ale widzę, że jak, wiesz jak to jest, jak gdzieś tam mają do czynienia z prawdziwymi gdzieś tym jakby chłopakami z ulicy, no to trochę jakby ginie tutaj to wszystko, inaczej, nie? To ginie to wszystko, tak? Wiesz, dużo chłopaków, znaczy ja mam dobry kontakt z niektórymi właśnie, właśnie z tych Free Fightów i są zupełnie inni niż jakby tutaj na tych programach, tak? Zupełnie inne normalne chłopy i tak dalej, lecz uważam, że im brakuje troszeczkę tak normalnego życia, tak? Jakby oni widzą, że jakby te pieniądze, te samochody, ich życie, a mnie gdzieś tam poznają. Nawet teraz, w sobotę, teraz jedziemy właśnie z chłopakami właśnie na KSW. No i się z tym dziwią, że ty, Nikola, ty jedziesz z Blokiem i z Błońskim. No właśnie, bo to jest... I to jest to, że chłopak gdzieś tam z bramki, gdzie skądś gdzieś tam jedzie. Z i to jest właśnie ta historia twoja ciekawa w tym. I to jest to właśnie, że ja im pokazuję normalne życie, tak? Ja im pokazuję fajne, normalne życie, że można się... Znaczy, oni też mają normalne życie, nie mówię, że normalne, ale w sensie, że jakby chcę połączyć taką... Free Fighter z normalnym życiem, tak, żeby oni widzieli jakby, znaczy Free Fighter, jakby ich życie z moim życiem mi bardzo ciekawi, no nie, i oni sami do mnie dzwonią i my się nawet w Serbii byliśmy jakby tutaj z chłopakami, mówią, a Nikola, to jesteś spoko gościem, nie, jestem normalny gościem, tak samo jakby czy z trenerem, z Bandlem, jak poznali trenera, mówię, kurczę, ale fajny, spoko gościu, a mówię, jak wy to odbieracie, nie, bo nasz każdy chce wykorzystać, na każdy chce jakby tutaj, no wykorzystać, generalnie chcą ich ludzie wykorzystać jakby tu, a pozdrowić mi rodzinę, a pozdrowić mi to, a zrobić na autograf i tak dalej. Właśnie ja ich traktuję jako, tak powiem, młodszych braci, bo jestem trochę starszy od nich, ja trochę jako młodszych braci ich i po prostu tak powiem opiekunem. Nawet mama Kacpra właśnie Błońskiego co drugi dzień pisze do mnie, dziękuję ci, że się opiekujesz moim synem, tak? Ja mówię, nie, no miłe, po prostu no. Miłe, to jest bardzo miłe, nawet teraz. Wczoraj właśnie no, pisała do mnie, otrzymam, że dzisiaj na KSW, pilnuj go, proszę cię i tak dalej. Wiesz, ty miałeś... Z tej strony cię nie znałem. A właśnie. Właśnie dlatego tak strasznie chciałem ten kanał tworzyć i takie rozmowy przeprowadzać. Aha, no to miło mi. Wiesz, tu jest, oni mają trochę inny świat, inne patrzenie na świat. Wiesz, oni nie mogą przejść do kina, bo dzieciaki ich zaczepiają. Nawet teraz ostatnio był blowek w manufakturze, widzę te dzieciaki i tak dalej. I to do momentu jednego fajnie jest, tak? Ale później jak nie możesz usiąść na spokojnie, wypić sobie kawkę, bo cię dzieciaczek za ucho złapie. Panie Blowek, a może pan wiesz, autograf dać, tak? No to się robi męczące. No i wtedy mówię, słuchajcie, rozmawiam, mamy spotkanie i tak dalej. No, ja się nauczyłem tej pracy z Gortatem, bo dużo jeździłem z Gortatem po Polsce, po tych kampach, że trzeba to obrócić troszeczkę, jakby ktoś podchodzi do kogoś i nie możesz powiedzieć, dobra, odejdź stąd, tak? No tak. Bo to na nim się odbije. Na jego wizerunek źle. Na jego wizerunek. No my, słuchajcie, mamy spotkanie, później Maciu zaraz będzie wolny i tak dalej.
I teraz ludzie czasami czekają, czasami dobra, nie przeszkadzamy, idziemy, no nie? Okay. A niestety w tych Freak Flightach trochę ci ludzie, co, niektórzy co tam, wiesz, są na molnik, chcą autograf, no możemy teraz i tak dalej. Ja tak samo ostatnio zrobiłem jakiś konkurs na jakieś tam bilety na KSW czy na coś robię. No jak mogę, pomagam ludziom, tak? Chcę pomóc, bo tego nie miałem, a jak mam okazję, nie pójdę, nie sprzedam te bilety za 200 zł, tylko mówię, ja zrobię jakiś konkurs. Ja właśnie też jakieś konkursy robię, żeby jakieś pompki zrobili, jakieś przyrzeczenia i tak dalej. Też nie tak robię po to tylko, żeby siebie chwalić, że o Nikola na pokaz. Nie, ja to robiłem wcześniej. Ja mam u siebie na Instagramie czy na Facebooku, mam zdjęcia z 7-8 lat temu, jak pomagałem. Tutaj jest ośrodek Domu Pomocy Społecznej Chorych Dzieci. Jeździłem co weekend, albo jak były jakieś wigilie, zbierałem paczki jakieś i tak dalej. Dałem tym dzieciakom. To jeszcze jak wtedy jeszcze nie miałem nawet Instagrama, tak? Później jak miałem Instagrama, to stawiłem zdjęcie. Ludzie, o fajnie, że pomagasz i tak dalej. Ja nie chcę nic z tego. Tylko chcę, żeby ludzie pomagali, żeby wszyscy, każdemu ktoś mógł pomóc, a nie tylko wykorzystać, a wyciągnę od niego, tak? Tak samo z chłopakami na pewno myślą, a bo ty się kolegujesz z nimi, to na pewno cierpiesz już od nich. Oni byli w szoku, oni przyjeżdżają do Łodzi, czy tam spotykamy się w Warszawie, ja im obiad stawiam. Ale nie, Nikola, jak ty? Ja mówię, normalna rzecz, mówię, no szkoły. Nie, nie, no, ja mówię, dzisiaj ja, jutro wy. Bo my jesteśmy nauczeni, że po prostu, że ludzie nas wykorzystują, zapraszają i mamy sami płacić, no nie? Wracając do tych Freak Fightów, nie zauważasz delikatnej tendencji spadkowej tego wszystkiego, że jednak to zainteresowanie ludzi spada? Tak, no otworzyły się, wiadomo, też różne inne organizacje, już tam 3-4 są freakowe. Trochę spada, no bo troszeczkę trochę przesy tego jest, tak? I te same osoby są, tak? I to też ludziom jakby trochę przeszkadza, jakby, no, ile możesz oglądać zaproszeniem Murianskiego, tak? Że tak, brzydko wprost zapytam, ile myśl to wszystko może potrwać jeszcze? Jeżeli chodzi o ten świat fightowy. Jak się nic nie zmieni, to jeszcze z 5 lat maksymalnie. To jest maksymalnie. Myślę, że to już urządzę. Ale z tego tworzyła się nowa federacja, gdzie piłki grają, youtuberzy, rycerzy, właśnie. Czyli cały czas to się rozwija, nie? Słuchaj, w Polsce lat już jesteś, dokładnie? 21 lat. Czyli trochę już życia spędziłeś. Tak jest, tak jest. Czujesz się bardziej Serbem, czy bardziej już Polakiem? Oj, ciężko. Wiesz co, czuję się pół na pół. Pół na pół, nie mogę powiedzieć dlaczego, bo też nie za Serbią, bo wtedy wiadomo, że dzieciństwo było beztrosne, tak? Mieliśmy takie dzieciństwo, no każdy no gdzieś nie martwił się, że musi zarobić na siebie, na rodzinę. No ale jednak ta wojna tam, nie? I ta wojna i to wszystko, ale znowu, jak była wojna, gdzie się trzymali razem. A tu znowuż, to jest tak, tam byłem, żyłem biedniej i znowuż ci ludzie się trzymali razem, a tutaj znowuż jest taki pogląd za pieniądz. Jest tutaj cały czas jest jakiś pogłos za pieniądz, praca. No ludzie się spotykają, tylko o pracy rozmawiają. A ja znowu jestem inaczej, ja znowu chcę jakby tutaj rozmawiać o innych rzeczach, niż tylko o pracy, o obowiązkach, o sprawach i tak dalej. Ale na przykład kiedyś myślałem, jak na przykład siedziałem, myślę o czymś, myślałem po serbsku, a już zaczynam myśleć po polsku. I już tak po prostu jakby. No jestem Polakiem, no to nie ma co, no mama jest, no, tu rodzinę mam, mama jest Polką, także tutaj, a znowuż, no Serbia jakby tutaj mnie wychowała, jakby te jakby do 19 roku życia mieszkałem w Serbii, ciągnie mnie do tej Serbii, nie powiem, zresztą zapraszałem ci ile razy i zresztą tutaj wszystkich moich kolegów zapraszam do Serbii, bo troszeczkę inaczej jest, jest jakby troszeczkę inaczej, ale znowuż w Polsce, bo mam rodzinę, jakby tu się wychowałem, jakby po raz drugi tak naprawdę, nauczyło mnie życia Polska i nauczyło mnie też ciężkiej pracy, że tutaj jakby, no sorry, za darmo nic też nie ma. No, racja. Nie? Też fajny pomysł i teraz podsunąłeś ten kanał cały czas, dzięki wam przede wszystkim widzowie się prężnie nam rozwija, jak widziałeś też ty nie, po no, się bardzo cieszę. Ja też jestem w szoku. I cieszę, że mnie bardzo zaprosiłeś. Bardzo mi jest miło też, że to oglądacie i kurczę, taki pomysł się teraz narodził, bo teraz też na tej Serbii tam się, na tej Serbii, na Bałkanach tam się niedobrze dzieje, nie? Tam cały czas się dzieje, tylko czasami to tutaj w Polsce mówią, czasami nie, a tam cały czas jest taka sytuacja. A co ty myślisz o tym, żeby tu pojechać i pokazać? Zapraszam. Ja chcę zaprosić też właśnie, żeby widzieli tam, jak tam jest. W ogóle i jak ludzie żyją tam, w ogóle jest inny świat, ludzie, którzy słuchaj, tam byli. Jeżeli to wszystko będzie szło do przodu tak jak idzie, mam nadzieję, że to się wszystko utrzyma, to obiecuję, że do tej Serbii pojedziemy i zrobimy z tego taki prawdziwy reportaż, pokażemy o co tak naprawdę w tym konflikcie chodzi. Pokażemy jedną stronę serbską, no bo drugiej raczej nie pokażemy, że nam ciężko. Chociaż może masz jakiś... Nie, no...
wiesz o co chodzi, na pewno coś pokażemy ciekawego i na pewno pokażemy, że to nie jest jedna strona widna, bo czasami ja przychodzę... No ja tak słyszę, tak, że... przepraszam, że ci przerwę jeszcze, ja tak słyszę, że tak Serbów jednak się tam mocno gdzieś za to wszystko krytykuje, że no jak ty w tym nie jest tak do końca, nie jest tak do końca... Ty na tym punkcie wiem, że jesteś przewrażliwiony troszeczkę. Troszeczkę jestem, bo czasami mówię, teraz mówią, że okej, ta wojna, znaczy każda wojna jest zła wojna, u mnie też, wiecie co chodzi, no, ludzie też ginęli z amerykańskiej broni, tak? Mimo to, znaczy Serbom chodzi o to, że ludzie jakby giną, o teraz, znaczy... Ginęli ludzie u nas w Serbii od amerykańskiej broni, także Amerykanie, że NATO i tak dalej. Niektórzy mówią, a bo Srebrenica, to każdy jest winien. Tu nie jest tak, że oczywiście są ludzie zły po tej stronie. U nas taki był gościu zwany Arkan, gdzie on miał swoje wojsko, zabijał oczywiście tych muzułmanów i tak dalej. Ale znowuż nikt nie wie, ile Serbów jest zabito w drugą stronę. Mhm. Ja nie bronię Serbów, że oni są, że nie są jakby winni. Wszyscy są winni. I Serbowie, i Chorwaci, i Bośniacy, i Albańczycy, i tak dalej. Walczymy o to Kosowo, gdzie kolebka Serbii jest w Kosowie. Tak? Jakby wam chcieli zabrać w Polsce Kraków. No nie dalibyście Kraków, tak? I to jest tak, religia, polityka, jeszcze w Albanii to jest największy dostęp broni, amunicji, broni i narkotyków. Słuchaj, musimy koniecznie jechać na te Bałkany. Zapraszam. Tylko musimy takie kaski wziąć i ten, jak się nazywa ten... Kamizelki kuloodporne. Słuchaj, kanał się rozwija, wszystko będzie. A teraz serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, że mogłem być tutaj bardzo, z wami. Bardzo fajnie, bo mam nadzieję, tak że na poważnie, bo jeszcze nigdy nie było okazji. Tak, się znam, zawsze żarty, a tu jednak poważnie też się da. Także dziękuję ci, wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie, wysłać łapkę w górę i komentarz, bo tu komentarze nie są usuwane, nie są kasowane, tutaj każdy może swoją opinię wyrazić. I co, widzimy się w kolejnych odsłonach. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Luks.